Czwarty sejmik senioralny województwa mazowieckiego dobiega końca. Pani Elżbieto, ja mam takie zbiorcze pytanie. Proszę powiedzieć, o czym to wszystko było? No, czwarty sejmik senioralny poświęcony był głównie bezpieczeństwu seniora. Czyli jak należy się zachowywać, żeby nie zostać skrzywdzonym. W każdej tak naprawdę dziedzinie, bo i swoją prelekcję miała policja, która uczyła nas aplikacji Komenda i kiedy i pod jakim numer dzwonić, aby uzyskać pomoc. Był panel poświęcony takiej ochronie prawnej, czyli w jakich okolicznościach uważać na to, kiedy przekazuje się darowizny, testamenty i tym podobne rzeczy. Był przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich. To ważne, nie? Tak, która opowiadała też o tym, w jaki sposób przestrzegać swoich praw, oczywiście obywatelskich. No i był pan z ochrony konkurencji z Instytucji Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który też jak gdyby poświęcił kilka ważnych uwag dla seniorów. Jeszcze socjolog. I ten socjolog fantastyczny, dlatego że on mówił o bardzo ważnym problemie, o tak zwanej przeźroczystości człowieka. Ja myślę, że nie tylko seniora, bo w ogóle człowieka, czyli o takim zachowywaniu ludzi, którzy jak gdyby nie reagują. O sobie zapomnieli, jakby w ogóle już nie wiedzą. Nie reagują jednak, nie reagują na człowieka. Są to osoby przeważnie młode, które jakoś nie mają refleksji, że bardzo szybko może je spotkać to, że lada moment będą miały 50 lat. Ja myślę, że ja będąc blisko już wieku senioralnego, też zaczęłam dostrzegać to zachowanie nas na sobie, dlatego że będąc osobą słuszną, czyli dużego wzrostu i taką dosyć silną, jeżeli chodzi o to, żeby tą swoją ścieżkę życiową gdzieś tam wykuwać samemu i sobie z tym radzę. Niemniej zauważyłam, że często przy powitaniu już jakoś omija się mnie wzrokiem, bo po prostu jestem... Naprawdę? Tak, ale to nie o to chodzi, bo ja absolutnie nie mam z tym kompleksów, tylko z tym problemów, tylko mówię o tym, że od pewnego momentu ludzie zaczynają się zachowywać w ten sposób, no bo cóż ona tam wie, ja mówię o ludziach młodych. No, ważna to była lekcja, ważny to był wykład, dlatego że pan doktor opowiedział nam, jak sobie z tym radzić. I on jeszcze właśnie powiedział, żeby dosyć jednak agresywnie, nie pozwolić w jakiś sposób, czy zabierać głos, gdzieś się wtrącać jednak, nie dopuścić do tego momentu. Ja reaguję w ten sposób, że bardzo proszę, że jak ktoś mnie podaje, z kimś się witam, czy poznaję, proszę o to, żeby jednak popatrzeć, wracam rękę, żeby popatrzeć na mnie, tak? Bo bardzo źle na mnie działa to, jak ktoś mi podaje rękę i omija mnie po prostu wzrokiem, tak, patrząc już na kolejną osobę, która obok mnie stoi. Ja myślę, że od tego się zaczyna przezroczystość, a później już są poważniejsze rzeczy, jak przezroczystość w rodzinie, przezroczystość wśród przyjaciół, tak, przezroczystość nie wiem, w sklepie, w urzędzie. Ważny problem. Pani Elżbieto, ja zauważyłem, że nawet byłem troszeczkę zaskoczony, że nasi widzowie dosyć chętnie i właśnie tak agresywnie, znaczy, że nie mieli problemu, żeby zadawać jakieś pytania, prawda, byli zainteresowani, ale mówiliśmy też o tym, że to jest grupa, powiedzmy sobie, liderów, tak ich można nazwać, którzy już są trochę obyci z tym, sami jakby proponują tego typu zajęcia i rozmawialiśmy o tym, jak zwabić innych jeszcze do tego. Tak, Jaki pani ma sposób? Sposób jest niezwykle prosty. Znaczy, jeżeli chodzi o naszą działalność, my spotykamy się z przedstawicielami takich aktywności senioralnych, przedstawicielami Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przedstawicielami Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, to jest bardzo liczny związek, z przedstawicielami Rad Seniorów. Zresztą też jesteśmy tutaj mocno zafiksowani na to i jak gdyby wpływamy na to, chociażby pod to, że przygotowaliśmy finanse na projekty dotyczące zakładania nowych rad seniorów na Mazowszu. W Warszawie tych rad seniorów jest bardzo dużo, a przecież to one będą miały wpływ na to, jak będzie wyglądało życie seniora w najbliższej okolicy. No są to ciała obok samorządu, które budują demokrację, które na tą demokrację wpływają, niezwykle ważne.
i szalenie nam na tym zależy. Mamy kontakt z przedstawicielami, nie wiem, klubów seniora, z przedstawicielami związków kombatanckich i tak dalej, i tak dalej. I jak gdyby wokół tego skoncentrowana jest nasza działalność. Jak pani zaczęła, przepraszam, w ogóle wstęp swój, pani powiedziała o tym, bo to jest czwarty sejm i w ogóle sam wydział senioralny gdzieś chyba tyle lat ma, prawda? Czy... Tak, znaczy wydział polityki. Jak się to, bo to pieniądze wydział, się... tak, tak, wydział polityki senioralnej tak naprawdę istnieje półtora roku. Tak, półtora roku i proszę Państwa, wcześniej jak gdyby były czynione, bo był taki pilotaż, który jak gdyby zorganizowała moja poprzedniczka, natomiast w tej chwili od półtora roku działamy, jak gdyby budujemy tę politykę senioralną i głównie nasza działalność będzie oparta na partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, zarówno tymi ze środowisk senioralnych, jak i z młodymi ludźmi, którzy chcą działać na rzecz środowiska senioralnego, a takich organizacji jest dużo. No jeżeli chodzi o nasz budżet, to wydaje mi się, że na tle kraju nasz budżet jest imponujący. Tak, zarząd województwa w tym roku przeznaczył na bieżące, na tegoroczne projekty 2 200 000. To myślę, że w skali kraju, nie wiem, czy nie jesteśmy pierwsi. Nie sprawdzałam tego, ale myślę, że to jest bardzo duży budżet i to jest przeznaczone na projekty dotyczące edukacji, sportu, profilaktyki, kultury, szeroko rozumianych, różnych innych działań na rzecz, nie wiem, ochrony chociażby zdrowia psychicznego, bo ochrona zdrowia psychicznego też w tym się znajduje na przykład, co jest dla mnie niezwykle istotne, ale też pracujemy na przykład nad projektami. Mamy takie pieniądze, gdzie finansujemy działania wspierające rodzinę na przykład z chorymi na choroby otępienne, w tym Alzheimera. Mamy takie projekty, dajemy takie pieniądze, nawet dajemy w działaniach wieloletnich, trzyletnich. Mamy też projekt, w którym też trzyletni, w którym wspieramy na przykład osoby po kryzysie psychicznym, które wspierają osoby w kryzysie. To są bardzo często osoby już po 60 roku życia. Co byśmy mogli powiedzieć seniorom, którzy są mniej aktywni, a będą oglądali ten program, sprawozdanie z sejmiku na stronie seniorzy i juniorzy. Co im powiedzieć? Co oni są w stanie zrobić we własnym zakresie? Jakby się jeszcze gdzieś nie zmieścili w jakiejś grupie czy coś, czy wokół siebie. Co oni mogą zrobić? Nie, wydaje mi się, że to jest trudna sprawa, ale trudne sprawy są do rozwiązania absolutnie. Trudne są do rozwiązania zaraz, a bardzo trudne zajmują trochę czasu, jak ktoś mówi. Tak, ale w tej chwili może myślę, że trzeba po prostu trzeba po prostu jeździć, rozmawiać i zachęcać. I jak gdyby naszym zadaniem jest stymulowanie tego typu działań, czyli jak gdyby pobudzanie na przykład rad seniorów, czy tych organizacji pozarządowych, które wydobywają tych ludzi z domu. Bo przecież my, moich pięciu, nasz zespół nie dotrze wszędzie na Mazowsze. My jak gdyby naszym zadaniem jest inicjowanie tego typu działań, no i bardzo na to liczymy. Natomiast sama dzisiaj na dzisiejszym sejmiku rozmawiam z panią Zofią z Mińska Mazowieckiego, która opiekuje się bardzo chorymi rencistami. I umówiłam się, że tam pojedziemy, bo już od dawna myślę o to, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób zaktywizować tych ludzi, w jaki sposób im pomóc.